Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas czwartkowej konferencji prasowej ogłosił zmiany w obostrzeniach sanitarnych, które wejdą w życie od najbliższego poniedziałku 1 lutego. Galerie handlowe, muzea oraz galerie sztuki otworzą się, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Oznacza to, że w pomieszczeniach będzie obowiązywało zasłanianie ust oraz nosa, dezynfekcja rąk oraz określona liczba osób i zachowany odstęp. Rząd zniósł również godziny dla seniorów, a to oznacza, że wszyscy będą mogli zrobić zakupy w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach pomiędzy godziną 10 a 12 w ciągu tygodnia. Nauczanie stacjonarne w klasach 1-3 zostaje utrzymane. Wszystkie pozostałe roczniki kontynuują nauczanie zdalne do 14 lutego. W dalszym ciągu jedzenie z restauracji zamówimy tylko na wynos. Hotele zamknięte dla podróży służbowych, wyjątkiem są medycy. Stoki pozostają zamknięte, a kwarantanna graniczna obowiązuje 10 dni po powrocie do Polski.